się z Państwem w poniedziałek, 31 sierpnia, w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego. Dzisiaj idziemy z Władeczkiem tylko do przedszkola. Dzisiaj to jest jego debiut, jeśli chodzi o takie samodzielne pójście do przedszkola, bo dzisiaj idzie bez Klarci. Także jedziemy się odwieźć, a zaraz potem wracam, może zdołam wypić szybką kawkę i idziemy z Klarą do przedszkola. Władziunia odstawiony, a my teraz już z Klarcią idziemy sobie spacerkiem do przedszkola. Klara, jak wyszłam z przedszkola od Władka, to siedziała już na schodach gotowa do wyjścia i już chciała iść sprawdzać to swoje nowe przedszkole, bo jest bardzo ciekawa, jak tam będzie. Jeszcze zanim pójdziemy do przedszkola... Wodę. Nie, napój. To zajdziemy kupić chusteczki, tak żeby zostawić już tą wyprawkę, która jest nam potrzebna w przedszkolu i mieć to z głowy. Przed chwilą też okazało się, że Matyldy buty do przedszkola, czy tam do szkoły, są za małe. To rodzi mały problem, ponieważ dziś lub jutro trzeba jej kupić buty na zmianę do szkoły właśnie. No ale dobra, no może coś tu na miejscu wymyślę, jak nie, to się będę martwić tym później. A teraz idziemy, kupimy co mamy kupić, idziemy do przedszkola. Sama jestem ciekawa, jak będą wyglądały te dwie godzinki, bo właśnie nie powiedziałam. Dzisiaj idziemy tylko na dwie godziny, to są takie adaptacyjne godziny. Nie jestem pewna, czy to jest już bardzo sensownie zorganizowane, ale jest jak jest, więc skorzystamy w takiej formie, w jakiej jest to możliwe. I co, przedszkolaczku? Nie możesz się doczekać? Nie. To chodź. Matylda. Matylda też tu chodziła, nie? Nie. Chodź, chodź, chodź. Chodź po schodach na górę. Dobrze, nie? No. Dobra, to kończ, Mati, tniemy. Wszystko filmuje dzisiaj Matylda. Zaraz jedziemy pływać, nie? A gdzie jedziemy pływać? Na Topornię. Na Topornię. Dobra, pakujemy sprzęt i wio. Sprzęt zapakowany, ruszamy. Cyk. Tutaj pani serwerka sobie siedzi. Fiu, fiu, fiu. Ok, światła mamy, ręczny zwalniamy. I wio. No, zimno dzisiaj, nie? Wczoraj było 3 dychy, a dzisiaj to chyba z 16. No ale dobra, damy radę, nie? Mocno wieje, ciężko się pływa dzisiaj. Zwłaszcza we dwójkę. Kiedy jedno musi utrzymywać równowagę. Dobrze! Świetnie! Brawo, Mati! Brawo! Dobrze, i z drugiej strony, odbij od brzegu teraz. Odbij, tak jest, dobrze! Dobra, nawrotka teraz, pamiętasz? Do tyłu, z jednej strony do tyłu wiosłem. Z drugiej strony sobie zrób, z drugiej.
Wiosłuj do tyłu, wiosłuj do tyłu. Tak jest. Super. Dobrze, nawrotka. Jak ci się podoba? Chodź, łapku. Tam na końcu jest twoja sala, wiesz? Chodź, chodź, chodź. Czego maluchy nie mają? Opryszki. Opryszki? Aha, no tak. No tobie wyskakuje. Co tydzień? Co tydzień? Dobra. Jedziemy do chałupy. Bo mam trochę roboty. W domu? No. Pewnie. Zaraz mama wróci z przedszkola. Wróciliśmy, już wróciliśmy. Słyszycie, jak on bajecznie pracuje? Samochód jest z 54 roku. Sześciocylindróweczka. Co to ma znaczyć? Wypad. Wypad, wypad, Gawrońska. Przysłucha, takie miasto, że kuń jedzie z sianem. Nie no, z trawą. Po wyjściu z przedszkola nie zdążyłam nic nagrać, bo się spieszyłam trochę do Matyldy, do Pawła. No ale już jestem, słuchajcie, po wizycie w domu, już dałam dziewczynom obiad i już ruszamy dalej na miasto. Mówiłam rano, że się okazało, że nie mam butów dla Matyldy, więc idę czegoś poszukać. Może uda mi się to załatwić tutaj lokalnie w Przysusze. Jak nie, no to będę się martwić później. Może jutro. Nie wiem tak do końca. Poczekaj, Matylda, poczekaj. W międzyczasie próbowałam jeszcze załatwić sprawy dotyczące najbliższego weekendu, bo tutaj mamy... są takie różne rozjeżdżające się pomysły na spędzenie tego czasu, to znaczy mamy dwa zaproszenia, dwa różne miejsca i oba są dla nas bardzo ważne. Nie da się tego niestety pogodzić. No więc będziemy kombinować, jak to zrobić, żeby wilk był syty i owca cała. Klara, proponuję, żebyś założyła bluzę, bo jest chłodno. Ale ja nie lubię. Ale jest zimno, będziesz chora i nie będziesz chodzić do przedszkola wtedy. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj te dwie godziny adaptacyjne całkiem dobrze się udały. Klara chyba dobrze się bawiła, nawet nie za bardzo chciała stamtąd wychodzić. Mówiła cały czas, że ona chce zostać długo, długo i że w ogóle to jeszcze nie idziemy do domu. No ale trzeba było iść. Także jest już przygotowana na to, że jutro idzie do przedszkola sama, beze mnie i że zostaje tam rzeczywiście długo. Będzie śniadanie, będzie obiad w przedszkolu, tak, Klarusia? Tak! I będzie dobra zabawa. I jutro chyba jesteśmy wszyscy dobrze nastawieni. Boże, zimno jest, ja sobie wziąłem taką cienką bluzę i jest po prostu zimno. Także nie wiem, czy mamy zimno do osiedla. Bo po tych małych zakupach mamy w planie iść po Władka. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, może Paweł nas będzie zgarniał gdzieś tam z miasta. Na razie. Ręce mi się trzęsą i niestabilnie nagrywam, ale spieszymy się, bo tutaj załatwiałyśmy sobie przez ostatnie dwie godziny różne sprawy. A teraz zaczyna padać, jesteśmy już blisko przedszkola na szczęście. Chodź, Klarcia. Nie mam ochoty dzisiaj moknąć, bo jest chłodno, także się spieszymy. A my jak zwykle, oczywiście pada deszcz, no to my musimy zmoknąć, nie? Ale przynajmniej mamy wszystko załatwione. Ja mnie poznajesz, Matię. Ale atrakcja dzisiaj, co? I co, zmarzłyście? Zmoczyłyście się? No to super. No teraz bym chciała się do ciebie przytulić. Ujeju! Ale mokra!
Ale zmokłyście wszystkie. Mam mokre. Władek jest mokry. Władek też jest mokry? A mama? Tak. Przykleiło mi się kaptur. Kaptur się do głowy przykleił normalnie. No, co to ma być w ogóle? Nawet obrazy sobie trzymałam tu. Dawaj matka, ostatnia prosta. Teraz już pełna moc. Wszystko ci jedno. Wiem, zaraz zobaczymy. Dawaj Władysław, ogniem synu. Dawaj, ogień z rury, przód do góry. Dawaj. Wszystko mokre. Z nosa mi się leje. Myślałem, że dzwonisz, żeby po ciebie jechać, ale słyszałem je właśnie w tle i się zastanawiałem, czy to one, czy nie. Dobra. Wow. No i to są buty. Jak się mówi? Zerówkowiczki? Zerówkowiczki. No, no, no. Nie ma to tamto. A gdzie się takie buty kupuje? W Pepco? Nie. Czy gdzie? Na Lubelskiej. A, na Lubelskiej. No dobra. Bardzo fajne buty. A jakieś takie cichobiegi masz też? Do szkoły? Tu są, tak? To co było, to kupiłyśmy. Dużego wyboru nie było. A, to jest ta słynna marka Sport. Tutaj. GOFC. Ale plusy są, słuchaj. No plusy są cenowe na pewno. Też, ale nie trzeba było jechać do Radomia. To po pierwsze primo. Nie trzeba było chodzić w maseczkach po galerii. Nie trzeba było zwiedzić pierdyliarda sklepów, żeby nic nie kupić. No właśnie, szukać miejsca do parkowania, stracić czasu, nerwów i tak dalej. No właśnie, to jest przysłucha, mili Państwo. Po raz kolejny to powtórzę. Zostawcie wielkie miasta, przyjeżdżajcie do przysłuchy. Nie, nie, niech nie przyjeżdżają, nie, bo się zrobi duża. To dużo będzie. No, odszczekuję, odwołuję. Nie przyjeżdżajcie. No ale powiem ci, że jak na 800 zł za parę, to nie są takie złe. Naprawdę. Tam. 3 miesiące po lata i się trzeba będzie rozejrzeć za czymś innym. No wiadomo, dobrze, kończymy to ujęcie, widzimy się w następnym. Ja tu sobie odpisuję na maile, ale idę zrobić przerwę. Na zewnątrz przestało nam padać. Zobaczymy, co się dzieje w kuchni. A co tu się od... Co jecie? Co to za kulki? Kulki. Kulki. A ja mam kanapki. Kanapki, świetnie, dobrze. Jedzcie mielonkę z dzika. A ty, matka, co tutaj robisz? Są jakieś jajca dla mnie? Gotują się. Dobra. Za rabedą. Jajeczka. Kanapeczki. O, takie jak rano w sumie. No ale dobra, komu to przeszkadza, nie? Nie, no dobrze, dobrze. Klara, ty już się chwaliłaś, jak było w przedszkolu? Dzisiaj w nowym? Tak. Fajnie? Tak, fajnie było. Tak. U ciebie też było fajnie, Władysław? Tak? Dobrze. A Matylda jutro, 1 września, zeróweczka.